Dzień dobry Państwu. Dzisiaj 55. część serii Czy Bóg zachowa swoich? Bóg zachowa swoich. Tak, Bóg zachowa swoich, bo tak uczy Pismo Święte. I dzisiejszy odcinek jest na temat tego, czy istnieją wersety, które nauczają lub wydaje się, że nauczają, że człowiek wierzący może utracić zbawienie. No więc, ponieważ dzisiejszy temat, 55, nosi tytuł Biblia sobie nie przeczy, Biblia nie przeczy sama sobie, to na tej podstawie ja wnioskuję, że zbawienia utracić się nie da. Owszem, są wersety, które niektórzy ludzie przekręcają i wymieniają jako takie, które na pierwszy rzut oka mogą nauczać ich zdaniem, że wierzący może utracić swoje zbawienie poprzez odwrócenie się od Chrystusa i całkowity powrót do świata. Są to m.in. Hebrajczyków 6 rozdział 4 werset do 8, 10 rozdział Hebrajczyków 26-31, 2 Piotra 2 rozdział 20-22. Patrząc na takie i im podobne fragmenty Pisma, musimy zrozumieć, że Biblia nigdy sama sobie nie zaprzecza. Główne nauczanie Biblii mówi, że wierzący nie może utracić swojego zbawienia. Wersety, które miałyby nauczać inaczej, nie mogą tego robić. Możemy nie rozumieć dokładnie tego, czego te wersety nauczają, ale możemy być pewni, czego nie nauczają. Nie nauczają utracalności zbawienia. Jestem pewien, że te trzy fragmenty, jak i inne, pokazują, że człowiek może osiągnąć pozycję, która wydawałaby się bardzo bliska zbawieniu. Pan Jezus na przykład powiedział jednemu młodzieńcowi: już jesteś niedaleki Królestwa Bożego. I faktycznie Judasz był bardzo blisko Królestwa Bożego. Bardzo wielu ludzi jest bliskich Królestwa Bożego, ale nie weszli. Są zatraceni na wieki. Idą na wieczne zgubienie. Jednak to nie zmienia faktu, że ci, którzy naprawdę się nawrócili, nie tracą swojego zbawienia nigdy. Zatem te fragmenty opisują nieszczęśników, ludzi, którzy są opisani w tych fragmentach, którzy nie są wierzącymi. Bóg działał na ich sercach i mówił do nich. Oni byli blisko zbawienia, ale nie odwrócili się od swoich grzechów. Odwrócili się od Boga w ostatnim momencie i sami, można by tak przenośnie powiedzieć, zamknęli drzwi do swojego zbawienia. Z powodu zatwardziałości serca utracili możliwość zbawienia, jaką Bóg im dał, i będzie im bardzo trudno zaufać Chrystusowi kiedykolwiek i być może nigdy tego już nie zrobią. Właściwie będzie to niemożliwe, jeśli nadal będą trwać w tym stanie. Głównym celem tych fragmentów jest ostrzeżenie wierzącego, by zastanowił się, czy naprawdę jest zbawiony. Wierzący powinien sprawdzać swoją pozycję przed Bogiem. To jest dobre i biblijne. O tym uczą nas liczne fragmenty. Na przykład 1 Koryntian 11:28. Niech więc człowiek bada samego siebie i tak niech je z tego chleba, i niech pije z tego kielicha. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza, i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Ewidentnie jest to zwrócone do wierzących, prawdziwych, zbawionych wierzących, którzy przystępują do stołu pańskiego, aby jeść z łamanego chleba i pić z kielicha wino. Kolejne miejsce to jest 2 Koryntian 13:8. Nie możemy nic bowiem uczynić przeciwko prawdzie, ale
dla prawdy. I trochę wcześniej, poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli. Widać wyraźnie tą zachętę do sprawdzania samego siebie. Kolejne miejsce to jest Galacjan 6:3-4. Jeśli bowiem kto mnie ma, że jest czymś będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. I kolejne takie miejsce to jest Jakub, 1:22. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. I 26. Jeśli ktoś myśli albo sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Czystą i nieskalaną religią przed Bogiem i Ojcem jest to nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. I prawdziwie zbawieni wierzący nie jest usprawiedliwiony, póki nie jest odrodzony. Jeśli nie ma stałej zmiany w jego życiu, jest dowodem, że nie jest jeszcze zbawiony, bo jeszcze naprawdę nie uwierzył. 2 Koryntian 5:17. I to miejsce, 2 Koryntian 5:17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Pokazuje wyraźnie to miejsce, że człowiek narodzony na nowo staje się częścią nowego stworzenia. Więc czy jest możliwe, aby prawdziwie wierzący zawrócił do świata? No więc możliwe jest. Tak, oczywiście, że jest to możliwe na krótko lub nawet na dłużej. Kto z nas może powiedzieć, że nigdy nie upadł? Ale prawdziwie wierzący nie będzie, nie może być szczęśliwy w świecie z powodu nowej właśnie natury, o której mówi ten 2 Koryntian 5:17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Więc jeżeli ktoś ma nową naturę, źle się będzie czuł w świecie. Więc prawdziwie wierzący nie będzie i nie może być szczęśliwy w świecie z powodu nowej natury, którą otrzymał od Boga w momencie zaufania Chrystusowi. Bóg będzie ochraniał go swoją ręką i przyprowadzi go z powrotem. Jeśli jest całkowicie i stale szczęśliwy w świecie jakiś człowiek i nie zdaje sobie z tego sprawy, to znaczy, że niestety nigdy nie był zbawiony. To jest jeden z przejawów tego. Dawid i Piotr ciężko zgrzeszyli i wrócili do świata, ale byli tam nieszczęśliwi i Bóg przyprowadził ich z powrotem. Oni utracili swoją radość i społeczność z Bogiem, ale nie utracili zbawienia. Więc czy jest też możliwe, aby człowiek wyznał, że jest zbawiony, a nie był? Oczywiście, że jest. Jest cała gromada takich nieszczęśników. Tak, człowiek może powiedzieć, że jest zbawiony i nawet przez pewien czas markować zachowanie, udawać zachowanie zbawionego chrześcijanina. Może to robić nawet przez całe życie, a mimo to nie być prawdziwie zbawionym, odrodzonym. Z jego strony było to tylko martwe wyznanie, jakieś takie powiedzenie czegoś, czego inni od niego być może oczekiwali, albo on myślał, że od niego oczekują. I list do Jakuba w 2 rozdziale pokazuje, że istnieją dwa rodzaje wiary. Wiara martwa
I niektórzy mówią, że wierzą, ale nie wykazują żadnych dowodów swej wiary w działaniu. To udowadnia, że nie mają wiary i że nie są zbawieni, bez względu na to, co mówią. I to mówi Jakuba, 2 rozdział, 14 werset. Cóż, to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków. Czy wiara może go zbawić? Cóż to pomoże, że ja powiem, że mam $1 000 000? Czy to znaczy, że mam $1 000 000? Mówienie nic tu nie zmienia. Albo je mam naprawdę i wtedy nawet nie muszę o tym mówić, albo ich nie mam i moje gadanie nic tu nie zmienia. 17 werset. Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Tacy, którzy takie deklaracje mówią, że są zbawieni, nie tracą swojego zbawienia, jeśli wracają do świata. Oni nigdy go nie mieli. I Jakub też przedstawia drugą grupę ludzi, którzy mają żywą wiarę, wiarę zbawiającą. I to jest wiara, która widoczna jest w działaniu. Są one, te działania, dowodem, że wiara jest prawdziwa. Wiara jest korzeniem, a czyny, działania są owocami. Na przykład Jakuba 2,18, lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki, pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. I też z tego Jakuba 21 do 26. Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała i wypełniło się pismo, które mówi, i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. W podobny sposób i Rahab, nierządnica. Czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. I tutaj jednoznacznie widzimy, że mamy Abrahama i Rahab. Co zrobił Abraham? Jakie miał uczynki wiary? Tu jest powiedziane, że ofiarował syna, tak? A z kolei Rahab przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą. Warto ten fragment przeczytać z Biblii, gdy widzimy, że Rahab została tutaj wplątana w pewną sytuację, w której została zapytana przez swojego przełożonego, czy widziała posłów, a ona okłamała tego swojego przełożonego i pomogła wrogom ojczyzny. Czyli można powiedzieć, że wrogom Jerycha, a wtedy to były państwa, miasta w zasadzie, więc ojczyzny. Więc była zdrajcą, który przeszedł na w stronę wrogów swojego własnego państwa, po to, żeby ocalić tych, którzy przyszli przygotować wojskową kampanię przeciwko własnemu państwu. Taki był dobry uczynek Rahab, który udowodnił, że ona faktycznie została usprawiedliwiona z wiary. Dlaczego tutaj na to patrzymy tak? Bo trzeba widzieć, że to nie są uczynki zakonu. Niektórzy by chcieli, żeby tutaj spróbować jakoś przemycić 10 przykazań czy coś takiego, ale 10 przykazań obłudnik potrafi się nauczyć wykonywać. To nie jest żadna sztuka opanować 613 przykazań. Apostoł Paweł mówi, że on wszystkie te przykazania
w sprawiedliwości faryzejskiej miał opanowane, tak? No, nie wymienia przykazań, ale mówi, że jego sprawiedliwość była bez nagany. No więc jeżeli to jest 613 przykazań zakonu i faryzeusze uważali, że wszystkie te przykazania trzeba bardziej lub mniej spełniać. Oczywiście oni interpretowali na różne sposoby te przykazania, oszukując czasami. To pokazuje, że jest to rzecz do zrobienia dla człowieka nienarodzonego na nowo, bo Paweł to osiągnął przed zbawieniem, przed tym, gdy był zbawiony. I tutaj mamy też wyraźny przykład z dwóch rodzajów gleb z przypowieści z Mateusza 13, 18, 23, grunt skalisty i grunt ciernisty. Przedstawiają tych, którzy ogłaszają swe zbawienie, ale i czas, i okoliczności pokazują, że nie byli zbawieni. Tylko gleba, która wydaje owoce, jest obrazem osoby zbawionej, mimo że wielkość owocu może być różna. Istnieje nawet możliwość, że nauczyciel czy kaznodzieja, który widzi wyniki swojego nauczania, naprawdę nawracają się ludzie w wyniku jego głoszenia, ale ten sam kaznodzieja nie był naprawdę zbawiony i odrodzony. Mateusza 7, rozdział 21-23 o takich nieszczęśnikach mówi. Mateusza 7, 21. Mateusza 7, 21. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów, a wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem, idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. Więc widzimy wyraźnie, że byli to ludzie, którzy nigdy nie byli narodzeni na nowo, a byli mocno aktywni religijnie. Bóg nigdy ich nie znał. Nie mówi, że znałem was kiedyś. Nie, to jest nigdy was nie znałem. Nigdy. Czyli nigdy nie znał, a oni twierdzili, że w jego imieniu coś wykonują. I Pan Jezus tego nie kwestionuje, że wykonywali to w jego imieniu. Jedynie mówi, że nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie, albo wy, którzy czynicie nieprawość, albo wy, którzy czynicie rzeczy, do których nie dałem wam uprawnień. Czyli nie posłałem was, a wy biegliście. Jak to mogło się wydarzyć? No tak, że ktoś sobie wziął do siebie coś, co jemu Biblia nie nakazała, bo był niezbawiony, a podjął się działania takiego, którego Bóg mu nie zlecił. Został jakimś ludzkim urzędnikiem. Człowiek mu powiedział, że on to będzie robił w imieniu Boga, ale przecież mamy takie miejsce, gdzie jest powiedziane, że nawet ci, co was zabiją, będą myśleli, że spełniają służbę Bożą. Ilu ludzi zostało zamordowanych w ten sposób, jak Pan Jezus zapowiedział, że ci ludzie zabijali innych ludzi i myśleli, że spełniają służbę Bożą. I myśleli, że dzięki temu osiągną wyższy poziom zbliżenia do Boga, że zamordują innego człowieka. No cóż za głupota, przecież okłamywanie innych, tak jak to robili niektórzy ludzie, nie jest pomocne. Mordowanie innych ludzi też nie jest wolą Bożą, a oni myśleli, że spełniają w ten sposób wolę Bożą. Nie byli na pewno zbawieni, bo zbawiony człowiek nigdy do takich szalonych pomysłów nie dojdzie. Dziękuję Państwu za uwagę. Była to 55. część serii Bóg zachowa swoich. Dzisiaj wskazywaliśmy, że zbawienie jest nieutracalne, dlatego że Biblia sama sobie nie przeczy. Zatem niech Bóg wam błogosławi. Dziękuję za uwagę. Jeśli ktoś ma życzenie otrzymać Pismo Święte, to proszę wysłać SMS-a na numer 739089088 z
informacją, na jaki adres tą Biblię wysłać. Przez chwilę mam trochę więcej Biblii, zatem ta propozycja jest ważna tylko do czasu, dopóki tę Biblię posiadam na rozsyłanie. Dziękuję za uwagę. Z Bogiem.